Ogólnie program jest niezwykle skomplikowany i faktycznie tych wymogów jest sporo i obostrzeń. Więc jak sobie porównamy ten pierwszy miesiąc względem czerwca czy maja, no to to jest takie 300% więcej złożonych wniosków niż, niż w tych poprzednich miesiącach. A mam takich jednych klientów, którzy ze względów ideologicznych nie zdecydowali się na przystąpienie do programu. Stwierdzili, że nie chcą żadnych dopłat i wolą, wolą po prostu mieć normalny kredyt. Z tym też pamiętajmy o tym, że kredytu nie wystarczy wziąć, tylko też trzeba go spłacić. Kredyt hipoteczny to skomplikowana sprawa, zwłaszcza dla tych, którzy decydują się na niego po raz pierwszy. Wakacje kredytowe, nadpłaty, różnego rodzaju programy, zmieniające się stopy procentowe można się w tym wszystkim pogubić, ale myślę, że w tym wszystkim odnaleźć pomoże nam dzisiaj nasz gość Konrata Skrzypek-Komorowicz, ekspert kredytowy, znana z profilu na Instagramie kredytowyporadnik.pl oraz strony internetowej kredytowyporadnik.pl. Cześć. Cześć. Dokładnie tak, bardzo mi miło. Dziękuję za przedstawienie, i będzie mi bardzo miło objaśnić te wszystkie kredytowe zawiłości w dzisiejszej rozmowie. Okej, okay, to uderzmy tak z grubej rury. Mhm. Czy warto obecnie wziąć kredyt, i tutaj podzielmy to pytanie na, na dwie części, inwestycyjnie i na zakup miejsca do zamieszkania, bo to mhm. kompletnie inne. Sprawy, prawda? Zgadza się. Inaczej powinniśmy podchodzić do kredytu hipotecznego, kiedy myślimy o tym, że realizuje on nasze potrzeby mieszkaniowe. Jest pewnego rodzaju konsumpcją, tak nazwijmy rzeczy po imieniu. okej okay, jasne, zakup nieruchomości jest swego rodzaju inwestycją, ale jeżeli my tam mieszkamy, no to siłą rzeczy jest jakby też konsumpcją. Inaczej podchodzi się do takich inwestycji, inaczej do takiego kredytu hipotecznego, inaczej do kredytu, który no ma służyć jakby zakup, zakupowi nieruchomości pod kątem wynajmu, czyli jakby no inwestycji takiej w pełnym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o finansowanie potrzeb mieszkaniowych, no to tak naprawdę każdy moment jest dobry, e, ponieważ zwykle kupujemy nieruchomość na własne potrzeby wtedy, kiedy jej potrzebujemy zwyczajnie. E, więc e, kredyt hipoteczny też bierzemy zwykle na bardzo długi okres czasu, to jest często 20-30 lat, w związku z czym e, tak naprawdę ten moment startu nie ma takiego znaczenia, ponieważ to, czy my go weźmiemy, nie wiem, e, dzisiaj, e, czy wzięliśmy go pół roku temu, czy weźmiemy go za pół roku i tak i tak tak naprawdę do spłaty w przypadku kredytu na 30 lat zostaje nam 29 29,5 czy 30 lat to tak naprawdę nie jest żadna różnica patrząc jakby globalnie z perspektywy. To i tak się opłaca, bo nie tracimy pieniędzy na wynajem. Prawda? Zgadza się, natomiast jakby najważniejsze tutaj jest to, żeby po prostu z tym kredytem pracować na przestrzeni czasu. Czyli nie skupiać się na tym, czy teraz jest dobry moment na zakup nieruchomości. Jeśli jej potrzebujemy, to, to tak, to jest dobry czas na zakup nieruchomości. Jeżeli oczywiście też jesteśmy na to gotowi finansowo i w ogóle. Natomiast bardziej zastanowić się nad tym, jak z tym kredytem pracować na przestrzeni lat, bo w perspektywie 20-30 lat sytuacja na rynku będzie się zmieniać wiele razy, i chodzi o to, żeby nauczyć się reagować na te zmiany. Więc nie koncentrować się na tym momencie startu, tylko po prostu nauczyć się reagować na zmiany, które na tym rynku zachodzą, no bo tego nie przewidzimy. Na no, te zmiany, które miały ostatnio miejsce, to jest zmiana w wysokości stóp procentowych. Jak to zmieniło układ sił na tym rynku kredytowym? W tym momencie jeszcze jakoś tak drastycznie nie zmieniło, ponieważ dalej mamy stopy procentowe na dość wysokim poziomie i jakby nie wpłynęło to jeszcze tak jakoś bardzo istotnie na oferty kredytowe, czy też na zdolność kredytową. Oczywiście jest taka zależność, że jeżeli stopy procentowe nam spadają, zdolność kredytowa rośnie, natomiast no wciąż jesteśmy no na tym no dość wysokim Poziomie, w związku z czym te różnice w zdolności nie są już jakieś takie bardzo zauważalne. No, Porównajmy na przykład, tak podam na jakimś konkretnym przykładzie, żebyśmy mogli sobie to zobrazować. Mhm. W sierpniu zdolność kredytowa była mniej więcej 50 tysięcy złotych niższa niż dzisiaj. To też jeszcze zależy od banków, zależy od tego, czy myślimy o kredycie jako single, czy jesteśmy, czy przystępujemy jako para małżeństwo, ale powiedzmy, możemy sobie tak, żeby sobie wyobrazić to, no to to są takie różnice rzędu 50 tysięcy złotych. No, dużo, niedużo, to też nie jest mało, ale no, umówmy się, no, nieruchomości też tanie nie są, więc no, te 50 tysięcy złotych, to nie jest jakaś różnica taka, która nam pozwoli na zakup istotnie większej nieruchomości, czy jakiś seg inny segment Segment, inny segment rynku. O zdolności kredytowej porozmawiamy jeszcze mm -hmm. potem w dalszej części rozmowy. To jeszcze wróćmy do tej, do tego pytania, czy warto wziąć kredyt inwestycyjnie, bo mm -hmm. wyjaśniłaś dosyć szeroko, jeśli chodzi o, o zakup do celów mieszkaniowych. Po prostu nie ma złego momentu, bo ten moment po prostu musi być, żeby nie tracić na pieniędzy na wynajem. No inwestycyjnie. Jeśli chodzi o temat zakupu i nieruchomości, skorzystania z kredytu pod kątem inwestycyjnym, no to to jest kwestia biznesplanu. Jeżeli liczby na papierze nam się zgadzają, oczywiście na papierze popartym realnymi założeniami, no bo wiadomo, że papier wszystko przyjmie. Natomiast jeżeli nam się one zgadzają, jeżeli stworzymy sobie jakieś założenia biznesowe i to oprocentowanie kredytu, które jest dzisiaj, nam po prostu spełnia, realizuje te założenia, to jak najbardziej, to dalej jest dobry pomysł. Natomiast no, warto też zauważyć, że ceny nieruchomości względem ostatnich... No, miesięcy trochę wyhamowało Już nie, nie ma tak, że te nieruchomości się aż tak super wynajmują jak no, w zeszłym roku, ale nadal to jest oczywiście bardzo intratna inwestycja, jeżeli jest oczywiście dobrze zaplanowana, dobrze skalkulowana, nieruchomość spełnia określone założenia, no i ten kredyt również spełnia określone założenia. Więc tutaj, jakby no, wszystko kwestia rozsądnego podejścia do tematu i no, przekalkulowania sobie tego, czy faktycznie to te założenia spełnia. Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytu, mhm. to sporo zmieniało się, zwłaszcza jeśli porównamy teraz kąta, dwa lata temu, 2020 rok nawet, mhm. gdy to stopy procentowe były bardzo niskie, rekordowo niskie wręcz. Tak. Wtedy, co było popularniejsze, stała stopa czy zmienna stopa na przełomie 2020-2021 w momencie, kiedy te stopy procentowe były takie no bliskie zeru, to no zdecydowanie bardziej popularna była stopa zmienna, mhm. natomiast wynikało to, bo wiadomo fajnie się ocenia patrząc wstecznie, no tak. że trzeba było, trzeba było brać na stałej, tylko że wtedy banki, oferty bankowe wyglądały tak, że te oprocentowania stałe były istotnie droższe niż oprocentowania zmienne, co no powodowało często kilkadziesiąt, kilkaset czasami tysięcy różnicy na całkowitym koszcie kredytu, te zapowiedzi ze strony naszych rządzących były takie, że te stopy procentowe będą się takie utrzymywały. W związku z czym no, większość ludzi gdzieś tam podążając za tymi zapewnieniami i za tymi ofertami no, decydowało się na oprocentowania zmienne. No i potem wydarzyło się, co się wydarzyło, więc no, no właśnie, myślę, że to jest Sporo na... się wydarzyło mm -hmm. i teraz czy, czy ten układ zmienny kontrastały się zmienił? Czy ta proporcja nadal wygląda podobnie? No zmienił się i teraz znowu banki fantastycznie przygotowały ofertę. Bo mhm. dzisiaj, kiedy mamy... Bardziej chodzi mi o to, mhm. ile ludzi decyduje się na zmienne oprocentowanie versus stałe. Wtedy mhm. i teraz. Okej, okay, no to wtedy zdecydowana większość decydowała się na zmienne. Dzisiaj mhm. w sumie wciąż większość decyduje się na stałe. Natomiast znowu odniosę się właśnie do tego, mhm. że mm, to nie do końca zawsze wynika z tego, że ktoś nie ma pojęcia o tym jakie są różnice między jakie są różnice ryzyka tylko to też wynika z tego, że banki w ten sposób też przygotowują oferty dzisiaj oprocentowanie stałe jest istotnie niższe niż zmienne więc w momencie gdy no, klient widzi ofertę, na której różnica na racie na przykład wynosi 500-600 1000 zł no to generalnie jakby często wybiera to stałe no bo siłą rzeczy ta rata jest istotnie niższa więc, a no też jakby znowu odwołam się do tego, że wybór oprocentowania to też nie jest decyzja, którą się podejmuje na zawsze. Zawsze są jakieś możliwości manewru w przypadku, gdy no warunki, sytuacja na rynku się zmieni. Okej, okay, no to mamy teraz końcówkę września 2023. Stopa mhm. procentowa wynosi 6%, ta referencyjna. Co zaleciłabyś takiemu klientowi, który chce wziąć kredyt na mieszkanie w wysokości, powiedzmy, 500 tysięcy złotych? Mhm. Czy powinien zastanowić się nad stałym czy nad zmiennym oprocentowaniem? Wiesz, to przede wszystkim to zależy od transakcji, do jakiej podchodzi. Ponieważ każde z jedno i drugie oprocentowanie ma swoje plusy i minusy. Plusem stałego na dzień dzisiejszy jest to, że faktycznie jest ono tańsze niż zmienne. No i też to, że faktycznie jest stałe w związku z czym dużo łatwiej jest zaplanować sobie budżet, szczególnie na początku, kiedy no, jakby zakup nieruchomości, kredyt hipoteczny to jest potężny wydatek dla kredytobiorcy. I no i też przede wszystkim no śpi spokojniej, nie? Więc to też jest ważny element, żeby jednak wiedzieć jak reagujemy na ten stres związany z kredytem, z zakupem nieruchomości. To stałe oprocentowanie czasami ludzie nawet decydują się, mając świadomość tego, że może się to bardzo szybko zmienić i i to oprocentowanie stałe będzie droższe niż zmienne, ale jakby wiedzą jak oni reagują po prostu na, na stres związany z posiadaniem kredytu na zmiennej stopie, biorąc pod uwagę te ostatnie lata i, tego, i to co się wydarzyło. Co bym radziła? No generalnie właśnie wrócę do, do tej transakcji. Jeżeli mamy transakcję na rynku wtórnym, mamy urządzoną księgę wieczystą na nieruchomości, to pamiętajmy o tym, że to nie jest ostateczna decyzja. W takiej sytuacji my możemy w każdym momencie kredyt zrefinansować, Czyli przenieść do innego banku, obniżyć to oprocentowanie, czyli dostosować ten kredyt do obecnych warunków. Natomiast jeżeli mamy przed sobą inwestycje na rynku pierwotnym, gdzie na przykład mamy dwa lata na odbiór nieruchomości, no to to jest taki czas, w którym mamy związane ręce, ponieważ nie możemy nic zrobić z tym kredytem, dopóki nie wyodrębnimy Księgi Wieczystej, nie przeniesiemy własności na siebie. A no, dwa lata jednak to jest taka perspektywa czasu, gdzie bazując na obecnych, w obecnych prognozach raczej zakładamy, że te stopy procentowe będą jednak sukcesywnie się obniżały. Patrząc na poziom inflacji, jednak jakby nie było maleje. W związku z czym, no tutaj raczej bym poszła w oprocentowanie zmienne w, taki, w takiej sytuacji. Z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nagle byłby jakiś odwrót sytuacji, zawsze z oprocentowania zmiennego możemy zmienić je na stałe. E, większy problem jest w drugą stronę, no bo wtedy faktycznie już musimy ten kredyt refinansować. Więc, tak podsumowując tą całą wypowiedź, bo dużo wątków się tu tak. wpletło, e, jeśli mamy e, gotową nieruchomość, Możemy rozważyć zarówno stałe, jak i zmienne, to zależy też od naszej tolerancji ryzyka, i tak dalej. Natomiast wybierając stałe, zawsze w każdym momencie możemy ten kredyt zmienić i dostosować do spadających stóp procentowych? Natomiast jeżeli mówimy o rynku pierwotnym, gdzie jeszcze mamy długi czas oczekiwania na inwestycje, wtedy, no, jednak wydaje się, że to oprocentowanie zmienne będzie rozsądniejszym wyborem ze względu na to, że mamy związane ręce przez długi czas. A jak to jest teraz z tą zmianą, o której mówiłaś? zmianą na przykład ze stałego na zmienne. KNF ostatnio wydał mm -hmm. rekomendację, jeśli chodzi o refinansowanie kredytów, ona jest dosyć skomplikowana, ale z tego co rozumiem, ona właściwie zabiera możliwość refinansowania okresowo stałej stopy na zmienną procentową. Mm -hmm. Jak to działa w praktyce? Co to właściwie zmienia? No, zmienia to tyle, że do tej pory była pełna dowolność, czyli mogliśmy sobie wziąć dzisiaj kredyt na oprocentowaniu stałym, za miesiąc przenieść go do innego banku, wybierając oprocentowanie zmienne. Oczywiście wiadomo, że wiąże się to z określoną procedurą kredytową, ale prawda jest taka, że biorąc pod uwagę różnice na ratach, które różnice stóp procentowych mogą wygenerować, no to jest to mniejszy problem. Natomiast dzisiaj PNF nam ograniczył taką możliwość i możemy zmieniać oprocentowanie sta ze stałego na stałe co jest pewnego rodzaju ograniczeniem swobody, nazwijmy to, ale nie jest to też sytuacja bez wyjścia, bo jeżeli stopy procentowe istotnie spadną, to te oprocentowania stałe również się obniżą i po prostu można sobie tym kredytem żonglować. Czyli, nie wiem, mamy dzisiaj oprocentowanie stałe na poziomie 7%, no to załóżmy za pół roku, miejmy nadzieję, można będzie przenieść taki kredyt do innego banku i zrefinansować go na oprocentowanie stałe. Szczelam 4,5%. Więc to dalej jest pewna możliwość oszczędności. Natomiast no faktycznie już nie możemy sobie tak swobodnie żonglować między rodzajem oprocentowania. I jak może takie refinansowanie pomóc? Jak w dużym stopniu możemy obniżyć ratę na przykład w obecnej sytuacji? Mhm. No to znowu zależy od tej wysokości oprocentowania, natomiast mhm. no faktycznie te różnice mogą być, mogą być dość spore. Bo... To, to, to mhm. weźmy jakiś przykład, bo mhm. wtedy będzie łatwiej zobrazować. Weźmy z powrotem to mieszkanie z rynku pierwotnego, mhm. wartość około 500 tysięcy jeśli chodzi o ten kredyt. I, i mamy oprocentowanie zmienne. Mm -hmm. Mam w takim standardowym wymiarze, że powiedzmy 100% plus, plus 2%, czyli rozumiem, że to będzie około, około 8%. 8. Procent. Mm -hmm. Co wtedy można zrobić? Jakie triki można zastosować? No tak naprawdę dzisiaj z refinansem na oprocentowaniu zmiennym jest trochę trudniej, dlatego, że wcale nie mamy jakichś takich bardzo atrakcyjnych marsz w tym oprocentowaniu mm. zmiennym, więc mając marżę na poziomie 2%, dzisiaj refinansowanie na oprocentowanie zmienne nie jest odpłacalne, bo... No jakby większość ofert jednak będzie miało to oprocentowanie, czy tą marżę powyżej 2%. Natomiast jeżeli mamy na przykład kredyt z oprocentowaniem, około 9%, 8,5%, 9,5%, nawet i czasami powyżej 10, jakby są klienci, którzy sobie tak blokowali te oprocentowania stałe, albo decydowali się na takie oprocentowania stałe, no to dzisiaj możemy już skorzystać z ofert, które no to oprocentowanie mają poniżej siódemki, to jest okolice 6,5%, 6,6%, więc no to są bardzo duże różnice w racie, no więc jeżeli chcielibyśmy przystąpić do refinansowania takiego kredytu w kwocie 500 tysięcy złotych z oprocentowanego oprocentowania um, Około 9% na takie, jakie obecnie są najciekawsze oprocentowania stałe, czyli na przykład 6, 6, 6,5 około, no to różnica w miesięcznej racie przy kredycie na 30 lat, um, no to wynosi no, ponad 800 zł, więc to są w perspektywie roku no, dość spore oszczędności. Innym sposobem na zmniejszenie jakby łącznej kwoty, którą zapłacimy, jest nadpłacanie kredytu. Uh -huh. I z tego, co rozumiem, opcje są dwie: możemy albo nadpłacając skrócić okres kredytowania. Albo zmniejszyć wysokość miesięcznej raty. Zgadza się. I co polecasz? Co lepiej zrobić? Znowu to są takie rzeczy, które zależą od sytuacji. Jeśli chodzi o to, co się bardziej opłaca, to mhm. zdecydowanie skracanie okresu kredytowania. Wtedy zachowujemy w racie wyższy poziom kapitału, który oddajemy. No więc, jakby siłą rzeczy tego kapitału ubywa szybciej, oszczędności są imponujące. Natomiast jeżeli mówimy o zmniejszaniu raty no to wtedy no, zależy też oczywiście jakimi kwotami operujemy na te nadpłaty, ale zwykle powiedzmy przy nie wiem, nadpłatach rzędu kilkuset złotych miesięcznie te raty się zmieniają no nie wiem kilka, kilkanaście złotych co miesiąc, więc to są nieodczuwalne jakoś bardzo zmiany. Na to, no i też to siłą rzeczy przekłada się na to, że te różnice w całkowitym koszcie kredytu są mniejsze. Natomiast ja też zawsze moim klientom mówię, że Warto jest ten plan nadpłat dostosować do, do siebie, do swojej sytuacji, bo w kredycie hipotecznym i ogólnie w finansach osobistych nie zawsze chodzi tylko o pieniądze, tylko też chodzi o nasz komfort psychiczny i o to, jak my się z tym wszystkim czujemy. Więc, jeżeli rata kredytu, którą mamy, jest dla nas dużym obciążeniem psychicznym. I po prostu gdzieś tam utrudnia nam codzienne życie, spokojny sen, tak zwany i tak dalej. No to jednak warto najpierw sobie skupić się na tym, żeby, jak, żeby zejść z tą ratą do niższego poziomu, a dopiero w momencie, kiedy mamy ratę na takim poziomie, że my już komfortowo z nią funkcjonujemy, to dopiero wtedy skupić się na tym, żeby skracać okres kredytowania i, i w ten sposób sobie skonfigurować ten plan nadpłat. Okej, okay, ale jeśli weźmiemy pod uwagę czystą opłacalność, to wychodzi na to, że skracanie okresu Zdecydowanie kredytowania tak. jest lepsze. Zdecydowanie tak. Okay. Jednym z takich tematów, który był ostatnio głośny, to bezpieczny kredyt 2%, mm -hmm. który wszedł w życie od 1 lipca. Ten program miał dosyć mocne kryteria, bo mm -hmm. trzeba było dbać o to, żeby nie przekroczyć kwoty odpowiedniej, jeśli chodzi o ten kredyt. Nie można też było mieć więcej niż 45 lat i nie można było posiadać innych nieruchomości, no ale można było skorzystać z dopłat od rządu przez pierwsze 10 lat. Jaka była popularność tego programu, jeśli chodzi o Twoją pracę? Czy zgłaszało się dużo osób w związku z tym programem? Bardziej bym zapytała chyba, jaka jest popularność, bo okay. ona ciągle trwa, tak, i tak. faktycznie no, bardzo dużo jest zainteresowanie programem. Jak czy znaczy tak, żeby powiedzieć na jakichś, nie wiem, liczbach, czy może nawet procentach, bo też może liczby same w sobie niewiele powiedzą, no to powiedzmy, mam, mieliśmy taki. No, w lipcu, w lipcu ruszył program, w lipcu zaczęliśmy przyjmować pierwsze wnioski od zasadzie. Pierwszego dnia e, roboczego lipca, więc jak sobie porównamy ten pierwszy miesiąc względem czerwca e, czy, czy maja, no to to jest takie 300% e, mhm. więcej e, złożonych wniosków niż, niż w tych poprzednich miesiącach. E, w sierpniu, we wrześniu. Trochę się to jakby już tak uspokoiło. Czyli był pewien boom w lipcu, Był ten pewien boom, dlatego że program był zapowiedziany mhm. już wcześniej i bardzo dużo osób czekało na ten program. E, czyli no, podpisywało też często umowy rezerwacyjne, przedstępne z deweloperami czy też sprzedającymi, e, które zakładały jakiś dłuższy czas e, oczekiwania. E, I e, no, w lipcu po prostu to była taka kulminacja tych wszystkich osób oczekujących plus no, tych, którzy na bieżąco te wnioski kredytowe chcieli składać. W związku z czym faktycznie było tych. Wniosków kredytowych, zapytań bardzo dużo. W sierpniu, we wrześniu to dalej są bardzo duże liczby i, i dalej jakby jest tego więcej niż było w poprzednich miesiącach, natomiast już faktycznie jest trochę lepiej niż było w tym lipcu. A czy spotkałeś się z taką sytuacją, że ktoś chciał wziąć kredyt z tym programem, mhm. bezpieczny kredyt 2% i zrezygnował z tej opcji i wziął jakby normalny kredyt hipoteczny? Nie mieliśmy takich przypadków u nas w biurze. Choć, chociaż dobra, mam takich jednych klientów, którzy mhm. ze względów ideologicznych nie zdecydowali się na przystąpienie do programu. Stwierdzili, że nie chcą żadnych dopłat i wolą, wolą po prostu mieć normalny kredyt. Okej, okay. i tutaj w grę wchodziły tylko jakby kwestie polityczne z tego co No rozumiem, tak, tak, myślę. Nie wnikałam w szczegóły, no bo też nie moja sprawa, ale, mhm. ale, ale tak to zrozumiałam. A co sądzisz o kryteriach? Czy one jakby wykluczają osoby, które mogłyby skorzystać, ale po prostu nie łapią się, bo nie spełniają jednego tylko, tylko warunku? Mm, tak, jest sporo takich osób, które... Znaczy ogólnie program jest niezwykle skomplikowany i faktycznie tych wymogów jest, jest sporo i obostrzeń, natomiast... One nawet niekoniecznie są związane z przystąpieniem do programu, co mhm. później jakby z utrzymaniem tych dopłat. Bo faktycznie jest dużo sytuacji, które, które jakby powodują utratę Na przykład utratę sprzedaż dopłat. tej nieruchomości albo jej wynajem często. Prawda? Sprzedaż to akurat jest taka dość normalna rzecz, no mhm. bo jeżeli spłaca, sprzedajemy nieruchomość, zwykle wiąże się to ze spłatą całkowitą kredytu, więc na siłą rzeczy dopłaty już dalej nie otrzymujemy. Natomiast co ważne, przy sprzedaży nieruchomości my nie musimy tych dopłat zwracać, bo też wiem o tym, że dużo takich mitów krąży mhm. w internecie, że jeżeli sprzedajemy nieruchomość, można no to musimy jakby zwrócić te wszystkie dopłaty, które otrzymaliśmy. To nieprawda. Musi, po prostu w momencie, w którym dochodzi do całkowitej spłaty kredytu, sprzedaży nieruchomości przestajemy naturalnie je dostawać, no bo też jest spłacony kredyt. Natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli wynajmiemy nieruchomość, no to wtedy również tracimy dopłaty. No a no to już jakby mm, różnie jest oceniane, ponieważ no też to jest kredyt na zakup pierwszej nieruchomości. Dopłaty są przyznawane przez okres 10 lat, w związku z czym no to życie się zmienia w takim długim czasie, więc te potrzeby mieszkaniowe również się często zmieniają. Więc no, ciężko, na przykład, jesteśmy z Singlem, który kupuje pierwszą kawalerkę 30-metrową, no i po 5 latach chce zmienić na większą nieruchomość, no bo siłą rzeczy jego potrzeby mieszkaniowe rosną, nie wiem, zakłada rodzinę, cokolwiek. No a tutaj faktycznie rezygnując z zamieszkiwania w tym mieszkaniu, czy też właśnie wynajmując nieruchomość, no nawet, nawet nie trzeba wynająć, tylko wystarczy przestać mieszkać i faktycznie tracimy dopłaty. Mhm. To, to te dopłaty, jakie są wszystkie sytuacje, w których te dopłaty muszą zostać zwrócone? Bo rozumiem, to jest chyba mhm. największy strach, jakim mierzą się osoby, które mają, które zastanawiają się nad bezpiecznym kredytem 2%, że będą go spłacać, wykalkują sobie wszystko, że to będzie jeszcze dla nich spójne, a mhm. potem okazuje się, że muszą zwrócić całkiem dużą kwotę. E, wiesz co, Tutaj akurat nie jest tak źle z tymi zwrotami, bo jeśli chodzi o zwrot dopłat, to jest tylko jedna sytuacja, która mhm. powoduje, że faktycznie jakby musimy oddać to, co dostaliśmy, i to jest oszustwo. Czyli jeżeli zostaniemy oskarżeni, osądzeni jakby o to, że wyłudziliśmy taki kredyt, wyłudziliśmy te dopłaty, no to wtedy faktycznie musimy je oddać. Natomiast wszystkie inne sytuacje powodują, że po prostu je tracimy, ale nie nie musimy ich oddawać, tylko w momencie, w którym nazwijmy to wystąpiło zdarzenie powodujące utraty dopłat, no to po prostu od tego momentu one nam się nie należą. I tutaj ważna rzecz, na przykład bierzemy kredyt na mieszkanie, pierwsze mieszkanie, wynajmujemy je, znaczy nie wynajmujemy, je, tylko mieszkamy tam 5 lat, no i chcemy wynająć. No więc wynajmujemy i przeprowadzamy się gdzieś indziej. I tutaj bardzo ważna rzecz, ponieważ dopłaty jakby dalej nam lecą, ale ważna rzecz, żeby to zgłosić, ponieważ te wszystkie dopłaty, które będziemy otrzymywać, od od momentu, kiedy już nie powinniśmy ich otrzymywać, mm. no to wtedy faktycznie też je trzeba oddać. No i w pewnym sensie to jest oszustwo, prawda? Ponieważ tak, dokładnie otrzymujemy tak. otrzymujemy pieniądze, dokładnie choć tak. nie powinniśmy ich otrzymywać. Opiecałem na początku, że wrócimy do tematu zdolności mm -hmm. kredytowej, więc wrócimy. Osoba w wieku 30 lat, jakie sposoby może zastosować, żeby zmaksymalizować swoją mm. zdolność kredytową, żeby wycisnąć absolutnie maksa? No, na zdolność kredytową wpływa tak naprawdę kilka w sumie prostych parametrów. Jest to wysokość zarobków. Są to zobowiązania, które mamy. Przede wszystkim zobowiązania. Ratalne, kredytowe. Nie wiem, regularne lekcje angielskiego, czy też nie wiem, opłata za studia, to nie są zobowiązania, mm -hmm. które banki biorą pod uwagę i na ich podstawie obniżają zdolność kredytową. Więc takie no, regularne raty, również raty 0%, one też obniżają zdolność kredytową. Karty kredytowe, limity w koncie, tego typu rzeczy. No to, żeby mieć jak najwyższą, po prostu najlepiej takich zobowiązań nie mieć mm -hmm. w ogóle. Wysokość zarobków, no to, no to tak jak. Już wspomniałam, um, ilość osób na utrzymaniu, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, wiadomo, jakby tutaj już kwestia tego, w jakiej jesteśmy sytuacji rodzinnej. Um, I tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o takie elementy, które, przy, jakby, które wpływają na to, ile my tego kredytu możemy dostać. Um, natomiast, jakby też, jednym, je, tak, tak, też bardzo ważnym elementem jest kwestia um, um, historii kredytowej, czyli po prostu, żebyśmy mieli jakby sprawdzony BIK, żebyśmy nie mieli żadnych mm -hmm. zaległości w spłacie tych zobowiązań, więc to wpływa nie bezpośrednio na wysokość kredytu, który możemy dostać, ale na to, czy my go w ogóle dostaniemy, czyli i tutaj mam na myśli nawet nie, bo tutaj już o zobowiązaniach powiedziałam, więc no najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, no bo wtedy mamy najwyższą zdolność, ale chodzi o to, co się działo w naszej historii kredytowej, czyli w historii jakby naszych przeszłych zobowiązań, limitów kredytowych i tak dalej. Mm -hmm. Okej, okay, ale w jakby sposób zatrudnienia, z tego co mm -hmm. słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, czy to mit, formuła zatrudnienia, forma zatrudnienia właściwie. Czy to jest umowa o pracę, czy mowa zlecenie, to też ma znaczenie. Tak, ale tutaj już bardziej wchodzimy w procedury bankowe, ponieważ mm -hmm. są banki, które załóżmy, umowę zlecenie, wysokość, wysokość wynagrodzenia, które otrzymujemy na podstawie umowy zlecenie, traktują w 100% tak samo jak umowę o pracę, czyli po prostu jakby biorą jeden do jednego. Są takie, które biorą pod uwagę 60% z tej umowy zlecenie, 80%, więc po mm -hmm. prostu to bardziej chodzi już o procedury banków i rodzaj zatrudnienia. Tak jak tutaj powiedziałeś, właśnie umowa zlecenia czy o pracę, bardziej definiuje to, jaki duży my będziemy mieć wybór ofert, z których będziemy mogli skorzystać, no bo po prostu jakby różnie banki do tego podchodzą. Mhm. Słyszałem też o takim przypadku, że ktoś chciał wziąć kredyt na zakup mieszkania, mhm. i akurat miał taki okres, że trzy miesiące pod rząd miał wypłaconą premię, mhm. i dzięki temu zwiększył jakby swoje zarobki, choć to była premia był wtedy na umowie o pracę. I wycisnął jeszcze, jeszcze więcej mm -hmm. z tej z, z zdolności kredytowej. To rozumiem, też jest jego procedura bankowa, tak, to ale też jest, jest mm -hmm. szansa w ten sposób. Tak, powiedzieć. jak najbardziej. Też jest to procedura bankowa. Natomiast jakby znowu do tych premii banki bardzo różnie podchodzą. Mm -hmm. Niektóre patrzą na to, czy to jest premia roczna, czy to jest premia kwartalna, dzielą to na określoną ilość miesięcy. Natomiast w tym wszystkim też pamiętajmy o tym, że kredytu nie wystarczy wziąć, tylko też trzeba go spłacić. Więc jakby takie sztuczne podnoszenie zdolności kredytowej też nie koniecznie jest mądre w tym wypadku. Czyli zdolność kredytowa jest nie tylko dla banku, ale także dla samego kredytobiorcy, że jest pewnego bym rodzaju obrona. Zgadza się, zgadza się. Bo zawsze tak, znaczy może nie zawsze, ale często tak właśnie ludzie mają pretensje do banków, że tak beznadziejnie im to zdolność kredytową wyliczają. No tylko w tym, że no, to jest dostosowane do tego, jak my ten kredyt możemy spłacać, możemy go obsługiwać i um, prawda jest taka, że um, no jednak warto rozsądnie podchodzić do tak dużego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, no przy okazji jeszcze pamiętając, że zabezpieczeniem jest no, nasz dom, nie? Jakby mam na myśli taki dom przez duże D, e, więc, e, więc tutaj jednak no, ten rozsądnek, rozsądnek mhm. jest bardzo istotny. A lekcja ze Stanów Zjednoczonych z lat 2006 do 2009 y, daje znać, że jednak warto dbać o własną zdolność kredytową i nie naciągać tego. I widzą polecam film The Big Short. Świetny film z 2014 roku. Fajna obsada, prawda? Mm, Brad Pitt. To. Kto tam jeszcze wystąpił przy parada Pitta? Do aktorów nie mam pamięci, ale, okay. ale tak, bardzo. Chyba Margot Robbie tam nawet też była. Tak, jest ale, tak, ale generalnie jakby bardzo fajny film. Natomiast też nie do końca się go tak da przenieść na nasz polski rynek, mm -hmm. no bo jednak ten proces zabezpieczenia w Stanach wygląda trochę inaczej. Tam ryzykujemy tylko nieruchomością, którą kredyt jest zabezpieczony. U nas ryzykujemy całym majątkiem, więc jednak warto, warto o tym też pamiętać. Ok, tą przestrogą zakończymy dzisiejszą rozmowę. Honora, bardzo dziękuję, że odwiedziłaś nasze studio. I życzę Państwu udanego wieczoru. Również bardzo dziękuję i do zobaczenia.